Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie. Ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, Paraklecie, czyli Pocieszycielu, Obrońco. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, Duchu Światłości, Miłosierdzia. Nieustannie wstępuj na nas przez Maryję. Chcemy być wypełnieni Twoim ogniem dzięki jej wstawiennictwu. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy nie byli sierotami. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy nie ustawali w drodze do życia, do Królestwa Niebieskiego. Maria Malenu Halamechalosh, Adonai Malavechalol, Adonai Lachalecha Maria Maria, Maria 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 Maria, Malhalehelol, Kolejny fragment z Ewangelii świętego Jana, z ostatniej nauki Chrystusa przed męką, przed zmartwychwstaniem. Jezus objawia kolejne sekrety swojego serca, kolejne tajemnice związane z Bogiem, z Ojcem. I bardzo prosty sposób, taki, że nie trzeba tego komentować, jeszcze jakoś wyjaśniać. Chrystus zachęca do tego, żeby miłość zachowywać w taki sposób, żeby Jego słowa zachowywać. Wtedy będzie miłość przestrzegana, wypełniona. Nie tylko chodzi o to, żeby mówić Bogu słowa miłości, czci, uwielbienia i chwały, ale jeżeli zachowuje Jego przekazania, Jego naukę, to naprawdę wtedy go miłuje. Miłość wtedy nie jest mrzonką, nie jest tylko przelotnym uczuciem, potrzebą chwili. Miłość jest życiem, jest czynem, jest wypełnieniem do końca prawa Pana. Więc Jezus naucza nas, mówiąc, że właśnie ten, kto miłuje go, zachowuje jego naukę, otrzyma w darze Parakleta. Parakletos, czyli właśnie, to już wspomniałem w modlitwie, pocieszyciel, ale też są inne tłumaczenia tego słowa. Parakletos, czyli ten, który jest obrońcą, dlatego pocieszycielem jest, który broni przed oskarżycielem, którym jest szatan.
Jest taki fragment w Księdze Apokalipsy, wczoraj był czytany, że właśnie Bóg nas broni przed tym, który nas oskarża, czyli właśnie przed złym duchem. Zły duch nas ciągle oskarża, ciągle nas krytykuje, ciągle widzi w nas tylko zło i zachęca do zła i ciągle nas potępia. Ale Duch Święty nas broni przed złem. Duch Święty właśnie dlatego nas pociesza przed utrapieniami związanymi ze złem tego świata. Dlatego Jezus mówi, dam wam pocieszyciela, ale razem z Ojcem. Będę prosił Ojca. Dlatego można powiedzieć, my prośmy Jezusa, żeby prosił Ojca, aby z kolei Ojciec przez swojego Syna dał nam parakleta, obrońcę, pocieszyciela, Ducha Prawdy, żeby wypełnił Duch Święty nas, żeby nasze serce udręczone doznały pociechy, umocnienia i pokrzepienia. Duch Prawdy, czyli uwalniający od ducha fałszu, zakłamania i obłudy. Bo trzeba ciągle też powtarzać, żyjemy w świecie zakłamanym, gdzie jest fałsz, gdzie jest obłuda, gdzie naprawdę tego jest tak wiele, wszędzie, mniej czy bardziej, i nawet w nas samych jest dużo tego. Więc Duch Święty, Duch Prawdy nas chroni od tej obłudy, zakłamania, o nas samych, o ludziach, o świecie, o Bogu. W Duchu Świętym, w Duchu Prawdy widzimy wszystko w prawdzie. Oszustowi, złemu duchowi nie ulegamy. Jeżeli nawet ulegniemy, to zaraz to kłamstwo zła jest demaskowane przez Ducha Świętego. Dlatego jeżeli człowiek nie wzywa Ducha Świętego, żyje w kłamstwie. Dlatego nie ma co się dziwić, że ludzie, którzy niestety nie żyją w łasce Bożej, żyją daleko od Boga, nie wzywają Ducha Świętego, no to nie ma co się dziwić, że no właśnie są tacy zakłamani, obłudni i kłamią. Potrafią kłamać w żywe oczy, czasami tak mówimy, że kłamie w żywe oczy, patrzy się na nas i kłamie. Tak nam mówi o kłamstwie, jakby to była najwyższa prawda. Więc dlatego trzeba właśnie unikać kłamstwa. Czasami ktoś mówi właśnie, mówi się, że tak, a tam takie małe kłamstewko. No ale jednak kłamstewko zaczyna się od małego, a kończy się na wielkich kłamstwach. Czyli jest to zło. Oczywiście, co innego, jeżeli, żeby tutaj też to dobrze zrozumieć, są sprawy, które na przykład jest tak zwana, chociaż tutaj na, właśnie tutaj też taki przykład na ziemi, tak zwana tajemnica zawodowa, na przykład lekarska, adwokacka, czy również w kościele są też pewne sprawy, które są związane z tajemnicą, no ale to nie znaczy, że jak ja nie mówię o tym, co jest tajemnicą, bo nie mogę tego powiedzieć, to znaczy, że ja kłamię albo że nie chcę ujawnić prawdy, bo jest sfera tajemnicy, która mnie zobowiązuje. Albo jak kapłan spowiada kogoś, to jest to tajemnica spowiedzi. Kapłan nie może powiedzieć, że ta, tamta osoba powiedziała to i tamto i zdradzić przez to tajemnicę spowiedzi, bo nie wolno tego uczynić. Co ta osoba wprawdzie szczerze na spowiedzi wypowiedziała przed Bogiem i przed kapłanem. Więc tutaj tą prawdę się ukrywa. Ale to nie znaczy, że to jest kłamstwo. Żyje się w kłamstwie. Więc tutaj są rzeczy, które trzeba zachować prawdę w tajemnicy, którą można kiedyś ujawnić, albo nigdy tu na ziemi nie będzie ujawniona. Właśnie choćby tajemnica spowiedzi. Więc właśnie Bóg chce, żebyśmy żyli w prawdzie, ale też miłości. Prawda, miłość i także pokora. Bo prawda bez miłości, bez pokory jest bardzo raniąca, jest niszcząca, destrukcyjna. Możemy powiedzieć prawdę, ale w taki sposób, że będzie w tym tylko zło, gniew, nienawiść i poranimy innych. Więc Duch Święty jest duchem też jednocześnie łagodności. On nie rani nas, kiedy przychodzi, ale koi, leczy, jest jak balsam. I tutaj Jezus też, Chrystus nasz Pan, nasz Mistrz umiłowany, mówi o tym, że
że właśnie świat, którego świat, tego Ducha Świętego, Pocieszyciela, Parakleta, świat go przyjąć nie może. Dlaczego? Bo go nie widzi, ani go nie zna. Świat zna tylko ducha kłamstwa i w nim żyje, jest nim pogrążony. Ale nie widzi Ducha Świętego, to znaczy nie widzi objawów Ducha Świętego ten świat. Ale ci, którzy są od Ducha Świętego, są od Jezusa, widzą działanie Ducha Świętego w sobie i w innych. Znają Ducha Świętego i Go miłują, i się Mu oddają, i poświęcają. Żyją pod Jego ciągłym natchnieniem. Są poruszani przez Ducha Świętego. Jak powiedziałem, to poruszenie Ducha Świętego jest łagodne i pełne słodyczy. Kiedy szatan przychodzi do ludzi, którzy są w Duchu Świętym, to on atakuje jak drapieżnik, szarpie tą duszę, wprowadza zamęt, chaos, przeszkadza, dręczy. Tak działa zły duch. Ale człowiek, który jest w Duchu Świętym, wyczuwa to i nie chce tego. Wyrzeka się tego. Więc kto żyje w Duchu Świętym, człowiek, który jest od Jezusa, widzi działanie Ducha Świętego. I raduje się tym. Jest takie w Dziejach Apostolskich takie słowo, że Barnaba przyszedł do danego miejsca, gdzie poganie się nawracali i zobaczył działanie Ducha Świętego i się ucieszył. Bo jest napisane, że był człowiekiem pełnym Ducha Świętego i wiary. Był dobrym człowiekiem. On widział działanie Ducha Świętego. Więc człowiek, który jest w Duchu Świętym, ma oczy, które w Duchu Świętym widzą działanie Ducha Świętego. Przejrzyste ma oczy, które przenikają, widzą więcej. I człowiek taki się raduje, widzi działanie Ducha Świętego, więc on się raduje w Duchu Świętym, widząc, że Duch Święty działa w innych. Nie ma w tym człowieku zazdrości, zawiści. O, to w tym Duchu Święty tak działasz, a we mnie tak słabo coś. A w tym człowieku tak mocno, w tej osobie albo w tamtej. Nie podoba mi się to Duchu Święty. Zasmuca mnie to bardzo, Duchu Święty. Wiadomo, że nie ma zawiści, zazdrości, bo Duch Święty od tego uwalnia. Ale kiedy jest w sercu Duch Święty, no to wtedy człowiek raduje się. Wspaniale, że działasz w tym, czy w tamtym człowieku, czy w tym miejscu, czy w tym kapłanie, czy w tej wspólnocie. Wspaniale, Duchu Święty, raduje się. To jest dla mnie wielka radość, że mogę to widzieć. Chwalę Cię za to, Duchu Święty, że tak działasz w tym małżeństwie, albo nawet w dziecku, albo w człowieku, który się nawraca. Widzę Twoje działanie, Duchu Święty. Chwała Ci za to. Człowiek, który jest w Duchu Świętym, Duchu Prawdy, Paraklecie, to tak właśnie się modli, tak, czy ustami, czy w sercu. On chwali Ducha Świętego. Ale smuci się i płacze nawet, kiedy widzi, że w jakimś człowieku albo w jakichś ludziach, w jakimś miejscu jest silne działanie szatana i demonów. I płacze z tego powodu. I tylko boli, tylko smuci. Dlatego wzywa Ducha Świętego nad danym miejscem. Duchu Święty, stąd do tego miejsca. Na tych ludzi, na tą na przykład firmę, na ten zakład. A może tak być, że nawet trzeba właśnie wzywać Ducha Świętego nad parafią, nad jakimś zakonem, nad diecezją, bo brakuje Ducha Świętego. To, nawet jeżeli tak mówimy, to nie dlatego, że my się uważamy za jakichś wielkich charyzmatyków albo że kogoś osądzamy przez to, że wzywamy Ducha Świętego, no bo czasami ktoś tak uważa, że jak wzywamy Ducha Świętego nad jakąś parafią czy diecezją albo zakonem, to znaczy, że krytykujemy osoby odpowiedzialne za te miejsca. Nie, to nie tak. Tylko widzimy, że no, słabo jest po prostu w tych miejscach. No i dlatego wzywamy Ducha Świętego, żeby było lepiej. Ale nie dlatego, że my czujemy się lepszymi ludźmi od innych, którzy błądzą, którzy gdzieś mają jakąś władzę nad takimi strukturami właśnie w kościele, czy w państwie, czy w jakiejś właśnie firmie, czy w szkołach, jakieś, czy gdziekolwiek po prostu, w jakichś urzędach. Nie, po prostu widzimy brak Ducha Świętego. Jeszcze więcej trzeba przyjść. Przyjdź, Duchu Święty. I też jest tak, jeszcze taka uwaga, że właśnie człowiek, który wzywa Ducha Świętego, jest błogosławiony i miejsce, w którym jest ten człowiek, jest błogosławione. Także może tak być, że jak właśnie czasami się modlimy o
błogosławieństwo dla ziemi, dla, żeby były płody ziemi, żeby nasza ziemia, choćby Polska, była żyzna. I owocem tej modlitwy jest to, że tak naprawdę się dzieje. Że to błogosławieństwo, które wypraszamy z nieba, wzywamy Ducha Świętego i Duch Święty wstępuje na ziemię naszych serc, czyli na nas jako ludzi, nasze dusze i ciała, ale dosłownie również wstępuje na tą ziemię materialną też. I dlatego są płody, dlatego jest obfitość. To też, więc to działanie Ducha Świętego, to błogosławieństwo jest związane z tym, że Duch Święty przychodzi do przyrody też i dlatego, że wzywamy, że prosimy o to, że właśnie nie ma suszy wtedy, że nie ma jakichś wielkich klęsk żywiołowych, że nie ma jakichś tajfunów, jakichś trzęsień ziemi, że to można przez modlitwy wyprosić i zmienić. Jeżeli to się pojawia, chroń nas od tego, Panie. Tak, w przypadku na przykład świętej Faustyny tak było, że wiele razy ona zmieniała, można powiedzieć, siły natury. Kiedy była susza, wypraszała deszcz. I odwrotnie, kiedy były jakieś wielkie ulewy, potopy, wypraszała piękną pogodę. Więc to też jest przewidziane w intencjach naszych modlitewnych. Powinniśmy też o to się modlić. Nie o to chodzi oczywiście, żeby przesadzać, Panie, stąp na Matkę Ziemię. Czyli w sensie, żeby ubóstwiać ziemię. Przesadzać jakąś troską o ziemię, ale właśnie w takim, żeby w sensie, żeby nie robić z ziemi bogini. Więc to też nie, właśnie, żeby niektórzy tak przesadzają, że gdzieś traktują ziemię jakby trochę, jakby nawet taką właśnie boginię. Nie. Ziemia jest stworzona przez Pana Boga, jest też darem dla nas, żebyśmy żyli na ziemi, żebyśmy troszczyli się o ziemię, żyjąc na niej, ale bez przesady. Dlatego Duch Prawdy nas uczy też takiego właśnie zdrowego podejścia do siebie samych, do ludzi, do ziemi, do przyrody. Żeby nie przesadzać z tymi zwierzątkami też. Żeby nie przesadzać z taką czasami też takimi niezdrowymi podejściem do tego również. Także przy okazji też takie podaję przykłady, że Duch Święty nas uwalnia od takiego przywiązania właśnie do tego, co nawet stworzone jest, ale żeby właśnie do tego nie podchodzić w sposób taki zdrowy i w sposób taki z szacunkiem, ale bez przesady. Więc to też tak się na tym chwilę też jeszcze zatrzymałem, bo Duch Święty nas, Duch Prawdy tego uczy. I tutaj jest mowa też o tym, że słowa Pana Jezusa, właśnie, że wy go znacie, moi uczniowie, wy poznaliście Ducha Świętego. Ja wam posyłam posłałem wam Ducha Świętego i będę wam posyłał, bo będę prosił Ojca, żeby Duch Święty na was stąpił w nowy sposób. I też takie zadziwiające słowa, was przebywa i was będzie. Oni nie byli przecież bezduszni, bez Ducha Świętego. Mieli w sobie Ducha Świętego. Was przebywa i was będzie, znacie go. Więc wiecie, kim jest Duch Święty. Już go poznaliście. I tak było. Oni poznali osobę Ducha Świętego. Ale potrzebowali nowego przyjścia Ducha Świętego. Dlatego nie można powiedzieć, ja go już utrzymałem na przed chwili sztu, albo może bierzmowania, albo jeszcze w innym sakramencie. Już mi wystarczy. Naprawdę ta dawka Ducha Świętego jest tak wystarczająca, nie potrzebuję więcej. Za dużo nawet będzie dla mnie. Jak będę prosił jeszcze Ducha Świętego, to będzie za dużo. Nie wytrzymam tego. Też tak nie można... Tak trochę też żartuję, ale to też tak nie można myśleć, że już mi wystarczy. Ducha Świętego ciągle będziemy potrzebować. Jesteśmy takie porównanie jak takie, można powiedzieć, duchowe komórki. Wiadomo, że jak używam komórkę czy jakiegoś smartfona, to wiadomo, to jak to się wyczerpuje. Po jakimś czasie muszę naładować. I podobnie jest z nami. Czasami się tak duchowo, jest rozładowanie takie duchowe. Brakuje właśnie tych duchowych tej mocy naładowania, tak można powiedzieć w cudzysłowie, przez moc, przez obecność Ducha Świętego. Dlatego trzeba ciągle Ducha Świętego prosić, ale są też szczególne czasy i chwile wyznaczone przez Ojca Niebieskiego, kiedy Duch Święty najbardziej nas namaszcza, najbardziej do nas przychodzi. Więc za 2 tygodnie będzie miało miejsce kolejne wylanie Ducha Świętego.
Jak mówiłem to też tydzień temu, no przygotujmy się, bo to będzie dopiero, to będzie takie wylanie, jakiego nie było rok wcześniej. Co roku jest coraz mocniejsze. Więc będzie nowe duchowe doładowanie, darmowe, za które nie musimy płacić, tylko prosić pokornie, czekać, mieć otwarte serce, a Duch Święty przyjdzie. I właśnie w związku z tym zachęcam, żeby też rozpocząć od najbliższego piątku nowennę do Ducha Świętego, taką czy osobistą, czy rodzinną. Tu w pustelni będziemy też praktykować, zresztą w całym Kościele, w różnych miejscach, różne wspólnoty też praktykują nowennę do Ducha Świętego, więc starajmy się ją rozpocząć, przeżyć, żeby Duch Święty stąpił na Twój dom, na Twoją rodzinę, na, no właśnie na Twoje miejsce pracy, gdzie żyjesz, pracujesz, odpoczywasz. Wzywajmy Ducha Świętego, bo Go tam brakuje. I też zachęcam, żeby każdego dnia poświęcić się Duchowi Świętemu, siebie i swoją rodzinę. A szczególnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego, w uroczystość Pięćdziesiątnicy. Oddaj swoją rodzinę, męża, żonę, dzieci czy wnuki, wszystkich bliskich Duchowi Świętemu. Bo wiemy, że w naszych rodzinach też jest różnie i niektórzy żyją w Duchu Świętym, ale niestety większość pod wpływem są ducha kłamstwa. Módlmy się za nich, żeby Duch Święty ich wypełnił. Może taką nowennę. Duchu Święty, no widzisz, no z tą osobą, moim bratem, siostrą, innymi w rodzinie jest naprawdę bardzo źle. Przyjdź Duch Święty do nich. W dzień Pięćdziesiątnicy szczególnie wylej się na nich. Stąp na nich tak, żeby nie potrafili już inaczej żyć, jak tylko w Tobie, Duchu Święty. Żeby zerwali z grzechem i ze złem. Żeby duch fałszu od nich odszedł, wyszedł z rykiem, tak jak to było w pierwszym czytaniu, z głośnym krzykiem. Módlmy się o to, prośmy właśnie Ducha Świętego. Filip się modlił i wiadomo, my nie możecie być egzorcystami, ale możecie prosić Ducha Świętego dla tych osób. I to w pewnym sensie będzie egzorcyzm. Dla tych osób. Kiedy wzywam Ducha Świętego, to te miejsca, te osoby są wypełniane Duchem Świętym. I ujawnia się Duchu Święty, Jego obecność, ale także ujawnia się zło, które do tej pory było ukryte. Ono się ujawnia, ono się musi po prostu ujawnić, no bo nie może wytrzymać Ducha Świętego. Jak Duch Święty przychodzi, no to ktoś musi odejść i, no i odchodzi ten zły duch, duch fałszu, zakłamania, różnych nałogów, śmierci. Dlatego wtedy się to ujawnia w tym człowieku, czy w tej rodzinie jeszcze bardziej to, co było ukryte do tej pory. Bo skoro jest duch kłamstwa, no to duch kłamstwa kłamie, ukrywa się, że wszystko jest dobrze. A jest już tragicznie, dramatycznie. Jest bardzo źle. Więc kiedy idę do lekarza, bo coś czuję, że coś mnie strzyka gdzieś tam właśnie w kręgosłupie, czy jeszcze gdzie indziej, no to wiadomo, że lekarz mnie jeszcze zbada, okazuje się rzeczywiście, no sprawa jest dramatyczna, nie dlatego, że on mnie straszy, tylko jeszcze bardziej ujawnia problem zdrowotny, który jest we mnie. I podobnie jest z Duchem Świętym. Dlatego wołajmy, przygotujmy się do tego, żeby Duch Święty stąpił na Ciebie, na Twoje dziecko, ale żeby też dzieci wołały, żeby uczcie swoje dzieci, wnuki, żeby modliły się do Ducha Świętego. Tutaj jest trochę też dzieci, szczególnie dziewczynek, to też, żeby się modliły z rodzicami, dziadkami czy z mamami. Dobrze jest wzywać Ducha Świętego. Niech Duch Święty przyjdzie. Niech Twoje dziecko się rozraduje. Może Twoje dziecko jest smutne, przygnębione. Połóż rękę na głowie tego dziecka i mów: Duchu Święty, przyjdź. A to, co doświadczysz Ty i Twoje dziecko, naprawdę będzie większa od Twoich oczekiwań, od tego, co myślisz, że się stanie. Duchu Święty, przyjdź. Ale przyjdź z taką mocą, jak przychodziłeś do pierwotnego Kościoła. Prosimy o ponowienie tych znaków i cudów w Kościele naszych czasów i w Polsce, i na świecie, gdziekolwiek my żyjemy, żeby były naprawdę trzęsienia ziemi. Tak jak wtedy, kiedy modlili się, jest napisane, było trzęsienie ziemi.
Duch Święty stąpił. Prosimy Ciebie, żeby zaczęło się od Czatachowe, takie małe trzęsienie ziemi tutaj, a potem żeby atmosfera rosła jeszcze bardziej wraz z kolejnym przyjściem Ducha Świętego. Chwała Tobie, Duchu Święty. Tobie się oddajemy, poświęcamy. W Tobie pragniemy żyć. Ciebie miłujemy i pragniemy być przez Ciebie prowadzonymi, Duchu Prawdy. Paraklecie, broń nas i tych, których kochamy. Bo Jezus obiecał nam, że będziemy żyć, bo Jezus żyje. Bo będziemy w Ojcu i w Jezusie, a On w nas. Więc przyjdź, Duchu Święty, aby tak się rzeczywiście stało.